Zdrowia, szczególnie dla wyborców. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, jeżeli się zastanawiacie, dlaczego na wybory jednak trzeba wziąć dupę w trog i pójść, żeby zagłosować, sprawdzić, popatrzeć, podpisać, wypełnić, wrzucić, ludzie, żeby policzyli, żeby sprawdzili, żeby każdy był w swoim rejonie, każdy głosował na tych, na których chce głosować i tak dalej, no to przykładem jest teraz, no, nie tyle afera, co śmieszna sytuacja. Organizacja Zmiana, tak się nazwała. Zarejestrowali domenę change.org. Org, czyli organizacja, change, czyli zmiana. Może być zmiana, no, różna. Exchange to jest wymiana, ale change.org, no, to jest organizacja zmiana. No i tam zrobili taką akcję dla tego George'a Floyda, tego zawodowego kryminalistę, bandytę, który przez ostatnie 20 lat, no to na każde 4-5 lat, no to spędzał rok w więzieniu. Miał najróżniejsze tam sytuacje, między innymi skopał i tam straszył kobietę w ciąży rewolwerem. No dzisiaj robią z niego jakiegoś bohatera, męczennika. Ogólnie cały cyrk. Komuniści zdecydowali, że to będzie taki wizerunek, przepraszam, wizerunek pokrzywdzonego Murzyna, no, przez to, że chciał dać fałszywą 20-dolarówkę Hindusowi w delikatesach. Hindus zadzwonił na policję, ten później uciekał, był wsadzany do samochodu, w samochodzie się tam szarpał, później wyrwał się z tego samochodu, no i ten policjant jeden naciskał mu na kark, trochę na szyję. Bandzior był nagazowany amfetaminą, ogólnie rzecz biorąc, no to recydywista, to całe swoje życie gazował. No i był nagazowany w trakcie tej całej sytuacji w tych delikatesach. Ten Hindus powiedział, że w ogóle nie był komunikatywny, tam zachowywał się dziwacznie i tak dalej, i tak dalej. No i wszyscy się koncentrują na tym, na tych ostatnich 15 sekundach, gdzie tam niby było parę minut, kiedy go przyciskał. No, ta cała czwórka policjantów, no to jeden był Arabem, jeden to był Hmong, to czyli jakiś emigrant tam z tej Kambodży, z Burmy, no z tego dalekiego. Trzeci był chyba jeszcze jakiś Spanisz, no i ten biały. No i na całe nieszczęście ten biały najbardziej jakiś albo wyrywny do pilnowania prawa i sprawiedliwości, no się wyrwał, no a tamci trochę się patrzyli, trochę pomagali, no ale wywalili wszystkich z roboty. Dlaczego? No dlatego zrobili cały ten proces będzie i tak dalej, no żeby Murzyni nie spalili jeszcze więcej. Z reguły to tak się dzieje, że wywalają ich, mówią, że będzie proces, no a później jak się uspokoi ta fala spaleń, złodziejstwa, bandytyzmu, napadania i tak dalej, no to później to idzie do sprawy. No i oni z reguły są albo uniewinniani, albo dostają jakieś mniejsze wyroki, czy są uniewinniani z reguły, no bo to bardzo, bardzo ciężko udowodnić jest, ile w tym zejściu było winy tego policjanta. No to jest takie typowe pytanie prawników. Jeżeli ktoś skoczy z Pałacu Kultury i ktoś go w powietrzu zastrzeli, no to czy jest winien jego śmierci, tak? No to takie idiotyczne prawnicze sztuczki, no ale to jest na tym poziomie rozmowa. No i ten organizacja Zmiana zaczęła zbierać podpisy, zebrała tam kilkanaście milionów podpisów i cała ta akcja to była
w tej organizacji. Zmiana to była sprawiedliwość dla George'a Floyda. No i wszyscy ci gamonie, wszyscy ci naiwni idioci, wszyscy ci bojownicy o wolność społeczną, o sprawiedliwość społeczną, wszyscy socjaliści, wszyscy te wegetarianie, wszyscy kochający inaczej, wszyscy, którzy jakoś tak nie rozumują normalnie, nie jedzą normalnie, nie kochają normalnie, wszyscy się zaczęli, nie pracują normalnie, zaczęli się podpisywać po tym. No i byli dumni i bladzi, a organizacja Zmiana na końcu mówiła, jeżeli chcesz być bohaterem, no to daj pieniądze. No i ludzie dawali pieniądze, tam mogli dawać $3, $5, $20, $25 i tak dalej, i tak dalej. I teraz wszyscy, no dużo ludzi, którzy dało z tych kilkunastu milionów, którzy się tam podpisało, mówią, że zostali zrobieni w bambuko. No i teraz pytanie jest, jak oni by zaczęli głosować, jeżeli by zaczęli głosować na swoich prezydentów, na swoich polityków, na swoich przedstawicieli, reprezentantów, senatorów, no to pokazuje, jak kretyńskim duża część społeczeństwa i jakimi jest kretynami. Organizacja Change mówi, że oni powinni wiedzieć, że pieniądze są przeznaczone na to, żeby pchać reklamowanie tej całej zmiany, no bo oni biorą różne zmiany. Tamta organizacja Zmiana przyjmuje najróżniejsze petycje, no ale to jest firma prywatna, dla zarobku, to nie jest non-profit, czyli taka nie pod specjalnymi podatkowymi prawami, jest dla zarobków, oni tam mają paru inwestorów, jeden z inwestorów zainwestował $75 milionów, także jak to się mówi, jest napis malutkimi literkami, no ale to jednak jest. Tam jest napisane, że będzie używane do następnego popularyzowania strony organizacji Zmiana i że te wszystkie pieniądze, które są, no to będą wydawane na reklamy na tych ich stronie. No, sami sobie płacą, tak? No, znaczy tłumaczą, że biorą pieniądze, a później pokazują te reklamy tym ludziom, którzy ich odwiedzają, którzy się podpisują. No, jakby dawali te reklamy na filmikach, powiedzmy na YouTube, no powiedzmy na moich filmikach, to nie będą dawali, no bo jestem zdemonetyzowany chyba na stałe. No, ale gdziekolwiek indziej dają, no to mogliby tam płacić. No i na tej swojej organizacji, na swojej stronie organizacji Zmiana również zachęcają, żeby ludzie polecali stronę, właśnie tą ich stronę. Tłumaczą, że te pieniądze pomagają wygrać tej kampanii. Tłumaczą, że poprawiają całą tą technologię. Tłumaczą, że to wszystko, wszystkie petycje jedna żywi drugą i każda następna jest lepsza. Ludzie mieli zostawać bohaterami, mieli płacić 3, czy 25, czy 50, ale niektórzy nawet dawali po $1000. No oczywiście sporo ludzi się zorientowało, no i zaczynało ostrzegać, że kiedy podpiszą się na tej organizacji Zmiana, żeby nie dawali pieniądze, no bo to jednak nic z tych pieniędzy nie pójdzie do George'a Floyda. No George Floyd zrobili GoFundMe, no to tam też, nie wiem, czy rodzina, czy ktoś inny, założyli stronę GoFundMe, no to tam GoFundMe, no to tylko bierze tam, nie wiem ile, 10, czy 15, czy 20% swoją działkę, no i dopiero resztę daje tym, którzy to założyli. No, później tam się zaczynają sprawy sądowe, czy ten, co założył stronę dla kogoś, ma prawo prowadzić tą stronę i ma prawo do jakiejś działki. No, później te pieniądze, które dostają, no to i tak są opodatkowywane.
Także to jest nie dość, że organizacja GoFundMe bierze spore pieniądze, to później rząd federalny bierze spore pieniądze i rząd stanowy bierze pieniądze, no i ktoś, kto zorganizował, bierze pieniądze. Także jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Parę miesięcy temu był taki numer, że para zrobiła stronę dla człowieka GoFundMe, który on był tam jakimś bezdomnym, mieszkał pod mostem. Później to się wszystko zrobiło jakoś takie popularne, rozpropagowane było na różnych stronach. Oni się przedstawiali jako taka grupa, para charytatywna, że brali parę milionów, no a temu bezdomnymi, no to dawali tam po 500 czy po 1000 dolarów, kontrolowali go, no i on pociągnął ich do sądu, no i GoFundMe też jakoś tam przesuwał te pieniądze. No ale organizacja Zmiana, no to kiedyś jeszcze w 2019 do 2019, no jak oni to prowadzili, no to prowadzili to w ten sposób, że była jakaś tam akcja, ludzie dawali pieniądze, no i oni brali 1/20, brali 5% z tego, co ludzie byli w stanie zebrać, przy okazji robiąc jakieś petycje polityczne tych swoich organizacji, ale od 2019 przestali to robić. No i teraz wygląda na to, że wszystko sugerują tylko, żeby ludzie dawali, no ale straszne pieniądze. Oni ogłaszają się, no piszą na stronie, że za $20 no to będą ogłaszać petycje na stronie, na własnej stronie 250 razy, czyli powiedzmy, jeżeli 10 razy za dolara, 10 razy za dolara. Tak średnio, jak są te Google Ads, no to za 1000 ogłoszeń to Google bierze 2,80, czyli powiedzmy 28 centów za 100, czyli 2,8 centa za 10, czyli 0,3 centa powiedzmy za jedno ogłoszenie. No a tutaj jest $20 za 250. Także no, nie wiadomo, czy naiwni ludzie, czy po prostu kretyni ludzie, czy nie wiedzą, co się dzieje. Tak czy inaczej, jeżeli do tego stopnia jest to doprowadzone, no to pokazuje, że jednak próbowanie głosowania internetowego w wielu, wielu wypadkach nie będzie dobre. Dodając do tego jeszcze zhakowania, jakieś oszukaństwa, jakieś rzeczy technologiczne, no to zdecydowanie głosowanie musi być osobiste zaangażowanie. Każdy raz na parę lat powinien wziąć dupę w troki, pójść i głosować. Jeżeli tego nie ma, no to już jest makabra. To będzie makabra. Ludzie mogą mówić, że to jest antyczne, historyczne, dinozaury i tak dalej, ale jednak personalnie muszą być, ludzie być zaangażowani. To nie ma dwóch zdań. Prędzej czy później to zniknie, no ale to szkoda, no bo to jest duży koszt społeczny, no i oszukańczy. Ja jestem przekonany, że to ludzie, którzy w ogóle mają w nosie społeczeństwo, będą mieli więcej do powiedzenia do tego, co ludzie mają myślą, że powinni działać w tym czy w tamtym kierunku. Zdrowia? Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.